Szanowni widzowie telewizji PL1, nasza oglądalność wzrosła dwukrotnie, za co dziękujemy. Równocześnie wzrosły nasze opłaty za korzystanie z bezpiecznych amerykańskich serwerów. Wolność mediów kosztuje, zatem prosimy o wsparcie poprzez wpłaty na nasze konto. Bądźmy razem! Internetowa telewizja PL1. Witam Państwa, Sławomir Kozak, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Leszek Szostak, dziennikarz, ale również podróżnik mieszkający na stałe w Kanadzie. Dzień dobry. Witam Sławku, witam wszystkich widzów. Leszku, przede wszystkim może właśnie pomimo tego, że jesteś znany szeroko, w wąskich kręgach, jak lubi mawiać Grzegorz Braun. Przedstawimy cię bliżej troszkę naszym widzom, bo w naszej telewizji występujesz znacznie rzadziej. Powiedz coś o sobie może, co robisz na co dzień w Kanadzie, czym się zajmujesz? Już w zasadzie niczym, natomiast wyjechałem 35 lat temu jako młody absolwent architektury. Tam założyliśmy praktycznie rodzinę, po drodze przez Niemcy oczywiście. No i po wielu, wielu latach zacząłem podróżować, natomiast w 2019 roku oczywiście mieliśmy tą przyjemność obserwować ten fenomen skandemiczny i to, że tak powiem, wciągnęło mnie w ten ruch polityczny, gdzie odkryłem sobie pewną predyspozycję do komunikowania i na początku w bardzo wąskim gronie, często medyków właśnie, gdzie tam nie bardzo mi się to składało do kupy, mówiąc kolokwialnie. Chciałem ich przekonać, że to jest jedna wielka ściema i napotkałem ścianę oporu. Zostałem wycięty z towarzystwa jako osoba niemedyczna i, że tak powiem, już wtedy kontynuowałem. Budowałem ten ruch w Vancouver. Można być taki troszkę ogólnokanadyjski, ale przeważnie Vancouver, pierwsze protesty i tak dalej. No i potem jakieś tam pierwsze wywiady z Laurel Lynn Tyler Thompson, która dzisiaj jest jedną z bardziej znanych takich niezależnych dziennikarek właśnie w Vancouver. I ona poniekąd mnie wylansowała tam, ale w języku angielskim, gdzie to na początku było dla mnie bardzo ważne. Potem stwierdziłem, że trzeba to robić w Polsce. Polska oczywiście bliższa mi sercu. No i później się to potoczyło. Związałem się oczywiście troszkę z Konfederacją. Byłem asystentem Grzegorza Brauna w społecznym. Dużo było takiego właśnie skakania po temacie. Nie wiedziałem, która najlepsza organizacja jest w stanie, że tak powiem, dostarczyć najlepsze wyniki. Byłem troszeczkę związany z wirem. Obecnie bardziej emocjonalnie z kamratami, których serdecznie pozdrawiam, jeśli nas oglądają. No ale też nie jestem aż tak wybredny i jeśli trzeba i mogę, to współpracuję ze wszystkimi mediami. Dziękuję za zaproszenie. PL1, Rafał Osakowski oczywiście. Troszeczkę w zasadzie w ogóle z Realem 24 nasze drogi się rozeszły. Znaczy nie mamy dużego wyboru, jeśli chodzi o media i tak dalej. Zresztą obserwujemy, co się dzieje w mediach narodowych i dyskoteka z Federacją z narodowcami. Także, żeby to zamknąć, no dzisiaj jestem w Polsce i docelowo uważam, że no najważniejszym naszym zadaniem jest pomóc Polsce i Polakom. Natomiast ci, co mnie znają i obserwują, wiedzą, że spojrzenie mam raczej takie geopolityczne na wszystkie wydarzenia i nie wdaje się w jakieś tam, powiedzmy, super detale, jeśli chodzi na przykład o nasz Knesejm, aczkolwiek pewne charaktery muszą być skomentowane, zdrada narodowa i postawa tak zwanego prezydenta i premiera. No ktoś musi o tym mówić, skoro nie mamy tego... Im więcej głosów, tym lepiej. W mediach głównego nurtu staramy się wypełniać tę lukę, tę niszę, również my. A powiedz mi, jak wpłynęło na ciebie zakończenie tego tak wielkiego, z którym wiązaliśmy, myślę, wszyscy wielkie nadzieje konwoju wolności w Kanadzie? Pamiętam doskonale ten okres. Zresztą byłem tutaj w Polsce, troszeczkę ubolewałem, że tu, a nie tam, no ale to też poniekąd zaoszczędziło mi kłopotu, bo wiele ludzi, którzy byli bardzo aktywni, byli aresztowani. Przywódcy tego protestu, przynajmniej dwie osoby, Pat King i Tamara Litch, byli aresztowani przez wiele miesięcy bez kaucji, co jest oczywiście bardzo ciekawym precedensem w krajach masońskich, szczególnie właśnie spod flagi korony czy wspólnoty brytyjskiej, że
przestępcy, ludzie, którzy handlują narkotykami, często wychodzą za kaucją, natomiast wrogowie polityczni Trudeau w tym przypadku są traktowani jak przestępcy. Ten protest w Ottawie, który narastał, ponieważ ja widziałem sytuację w Kanadzie i z pewnym powątpiewaniem, szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że Kanada może się obudzić na taką skalę, na pewno nie. Podejrzewam, był to największy protest w krajach anglosaskich w historii, prawdopodobnie ostatni na taką skalę. I kara, która spotkała organizatorów, ale również tych, którzy na przykład dawali pieniądze, drobne datki, 10-20 dolarów, również ich konta zostały zamrożone. System musiał pokazać, że jest bezwzględny. Dokładnie tak jest. No i oczywiście wiadomo, jak to się skończyło, bo trwało to miesiąc i dzień. Zostało to rozbite. Wcześniej został wprowadzony stan wyjątkowy, oczywiście, który stworzył w tej chwili precedens, że Senat i tam powstały pewne komisje, organizacje, które dochodzą prawdy, czy faktycznie ten stan wyjątkowy był uzasadniony. Najciekawsza sytuacja jest taka, że policja konna, która była, że tak powiem, kontrolowała tą sytuację w Ottawie, czy może nie kontrolowała, zaprzecza, że ona prosiła premiera o to, żeby wprowadził stan wyjątkowy. Czyli stan wyjątkowy został wprowadzony tylko i wyłącznie dlatego, że Trudeau wiedział, że nie jest w stanie obronić swojej pozycji politycznej. Zresztą, żeby dodać oliwy do ognia, zresztą zniknął z Ottawy i w momencie, kiedy gdzieś to, powiedzmy, apogeum tego wydarzenia się zbliżało, mówiliśmy tam o 500 tysiącach ludzi na ulicach Ottawy przy temperaturze minus 40 stopni, więc on poleciał do Tofino na wyspę Vancouver i tam pod pretekstem tak zwanego srowida przebywał w tak zwanej kwarantannie i wszystkie konferencje prasowe robił, że tak powiem, na Zoomach. Natomiast ruch został rozbity pod pretekstem insurekcji. Wymyślono jakieś kompletnie fałszywe oskarżenia, że i uczestnicy, szczególnie na granicy właśnie chyba z Montaną, która była zablokowana, nie można było wjeżdżać do Kanady, w paru innych miejscach, że posiadali broń. W Albercie wielu ludzi ma broń, ja mam broń, przy czym oczywiście to jest broń do celów myśliwskich czy sportowych, natomiast gdzieś tam im przypiąto łatkę, że są terrorystami, że chcą faktycznie wykonać jakiegoś tam zamachu na policji. Oprócz tego w samej Ottawie były... U nas przynajmniej tego argumentu nigdy nie użyją. No, rozbrojenie, tak? U nas już też jest rozbrojenie, już nie można kupić broni krótkiej palnej. Natomiast w Ottawie samej są nagrania osobników podejrzanych, którzy wchodzą do budynków mieszkalnych i podkładają ogień. Czyli takie, powiedzmy, próba zapalenia budynku. Więc robiono wszystko, żeby, że tak powiem, rozbić ten ruch i klasyfikować. Sięgano rozprawdzonych metod z 6 stycznia. Chociażby. W Stanach Zjednoczonych to akurat ciekawie się zbiegło, ale niekoniecznie, bo rocznica była. Bo sam ten protest był mocno popierany przez tak zwanych republikanów. Nie Rhino Republicans, tylko republikanów takich bardziej z tej klasy ewangelicznej, która popiera właśnie Trumpa. To jest taka dziwna i specyficzna grupa. Między innymi Laura Lentale Thompson, która jest pastorem, właśnie, że tak powiem, też w tym kierunku zmierzała. Natomiast, żeby to podsumować, no nie udało się, aczkolwiek sam protest, jak wiemy, zainspirował wiele krajów, wiele osób. Na początku widzieliśmy Australię oczywiście i brutalność policji australijskiej. Ja jako Kanadyjczyk polskiego oczywiście pochodzenia komentowałem Australię, bo widziałem właśnie tą zbieżność między Nową Zelandią, Australią, Wielką Brytanią i Kanadą. I faktycznie to się wszystko potwierdziło. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że ten protest nie mógł się udać, ponieważ precedens byłby niesamowity i prawdopodobnie w tym momencie globaliści straciliby kontrolę nad skandemią. Tak? No więc w tej chwili ten ruch dalej istnieje. Już na inną skalę są procesy złożone oficjalne pozew w sądzie federalnym, gdzie skarżymy właśnie Trudeau między innymi, ale to jest wszystko beznadziejna sytuacja, ponieważ sędziowie są nominowani przez premiera, więc wiadomo, siedzą w jego kieszeni. I mamy też pozew prowincjonalny brytyjskiej Kolumbii, kiedy skarżymy minister zdrowia Bonnie Henry, która, że tak powiem, tą skandemię przeprowadzała, za oczywiście wszystkiego rodzaju nadużycia, też nadużycie władzy, te wszystkie lockdowny i wszystkim przedłużanie stanu zagrożenia epidemiologicznego, które oczywiście kosztowało ludzi zdrowie, czasem życie, mówimy tu o eksperymencie, ale też o utracie pracy. Wiele pielęgniarek odeszło od zawodu, no zostało wyrzucone z pracy. Powiedz mi, Leszku, jak wygląda sytuacja w Kanadzie pod tym względem
sanitarnym w tej chwili? Praktycznie nie ma nic. Tak, wprowadzono to nagle, tak nagle to odwieszono. Oczywiście, szczególnie z punktu widzenia Polonii Kanadyjskiej, a ja nawet stworzyłem taką grupę i koncept był, żeby ewakuować Polaków, za co mocno oberwałem, występując z Grzegorzem Braunem w Sejmie, ponieważ zostałem namierzony przez służby. A między innymi Kongres Polonii Kanadyjskiej, która list skargi na mnie został podpisany przez parę osób, które bynajmniej nie miały polskiego nazwiska, jeśli wiesz, kogo mam na myśli, mówię o braciach z Syjonu. I kongres, oprócz tego, był Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, którzy wszyscy odcięli się ode mnie, mówiąc, że ja nie reprezentuję Polonii. Ja nigdy nie uważałem, że reprezentuję Polonię, tylko reprezentuję grupę Polaków. Paradoks polega na tym, że Polacy bez eliksiru nie mogli na polskim paszporcie, polskim samolotem lotu, nie mogli pojechać do Polski, gdzie Polska nie wymagała żadnych certyfikatów. A gdzie oczywiście na przykład byliśmy świadomi, że pewne grupy, na przykład imigrantów z Meksyku, dalej wjeżdżały do Kanady bez żadnych problemów. Właśnie, a jak jest z tym ruchem granicznym Kanada, Stany Zjednoczone? Bo tam był problem, prawda, z przemieszczaniem się. Jest nieszczelny, no wiele ludzi z południa Ameryki, którzy... Ale ja nie mówię właśnie o tych nachodźcach, z przyzwoleniem obecnych władz, którzy tam przychodzą tysiącami codziennie z Meksyku do Stanów, ze Stanów pewno głównie do Kanady. Głównie przez Quebec. Tak, ale ja chciałem zapytać, bo spotykam się z opiniami, że dla osób mieszkających w Kanadzie to, co do niedawna było czymś zwyczajnym, naturalnym, wyskoczenie na zakupy do Stanów i powrót od pewnego czasu stanowi problem. Właśnie nie. Mówię, Kanada bardzo późno wprowadziła ograniczenia surowidowe. Jako jeden z elementów polityki międzynarodowej było właśnie przytulenie się do Chin. Zresztą Trudeau wielokrotnie podkreślał jego fascynację systemem chińskim, takim właśnie zamordystycznym. I to samo było wśród demokratów Nancy Pelosi, Speaker of the House, która chiński Nowy Rok, kiedy Trump mówił, że to jest wirus chiński, to oni powiedzieli, nie możesz tak mówić, bo to jest rasizm i tak dalej. Ona sama pojechała do China, tam przytulała się z nimi, no ale potem może się zamknąć granicę. I Kanada była jednym z ostatnich krajów, który zamknął granicę. No i zamknął tak z takimi konsekwencjami, żeby tu przylecieć, były obozy kwarantanny, były testy i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili jest tak, że cały ruch graniczny, i to już nie od wczoraj, to już dość dawna, samochodem do Stanów można wjechać bez żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenia, w ogóle z Kanady można wlecieć i wylecieć, bo na to, czy jesteśmy obywatelem, czy turystą, bez żadnych ograniczeń. Tak? My jako Polacy na podwójnym obywatelstwie, sam to testowałem, pierwszy lot do Filadelfii 2 tygodnie temu, nikt nie wymaga pokazywania certyfikatu, pomimo tego, że się leci. Znaczy, Amerykanie mają zasadę, że tylko Amerykanie i rezydenci, na przykład mają zieloną kartę, mogą wlecieć i wlecieć bez certyfikatu, natomiast wszyscy inni muszą go pokazać. Kongres przegłosował to i powiedział, że już nie chcą tego robić, ale Biden to zwetował. W tej chwili jest tak, że oficjalna wersja, że prawie od maja, zniosą to, ale ruch samochodowy z Kanady nie wymaga takich certyfikatów. Natomiast ruch lotniczy wymaga, również tranzytem. Ktoś na przykład leci przez Stany, oficjalnie musi mieć, ale znam ludzi z Polski, którzy tak samo na lotnisku, ktoś się spytał, czy mają certyfikat, powiedziałem, mają. I nikt nie sprawdza i lecą, bo wiedzą, że to już jest tylko kwestia tygodnia, czy dwóch, czy trzech. A propos właśnie, skoro mówimy o innych państwach, zaanonsowałem cię tu jako podróżnika, bo kochasz podróże. Bywałeś pewnie w ostatnim czasie trochę rzadziej poza granicami Kanady niż wcześniej miałeś to w zwyczaju, no ale bywałeś jednak w tym okresie właśnie, tak nazwijmy to, pandemicznym. Mógłbyś się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami z tego, jak to na przestrzeni tych ostatnich dwóch, powiedzmy trzech lat wygląda w innych państwach? Jak to jest w tej chwili, w chwili obecnej? Znaczy, z takich najbliższych wypadów, ostatnich wypadów, to byłem w Tunezji w październiku, z Polski zresztą, a w grudniu byłem w Panamie, to już z Kanady. I unikałem szczególnie południowej i centralnej Ameryki. Dla tych, co nie wiedzą, byłem w 130 krajach świata, także niewiele mi zostało. Panama i El Salvador były jedyne, w których nie byłem w centralnej Ameryce. I tam pojechałem.
No oczywiście nie ma żadnych obowiązków, nikt nie wymagał żadnych kodów, natomiast widać po ludziach pewien, powiedzmy, proces zaprogramowania, więc noszenie na przykład masek w pewnych miejscach, które nie są wymagane, dalej jest obserwowane. W naszej sytuacji, przynajmniej w Kanadzie, to są głównie ludzie orientalnego pochodzenia, bo u nich to jest normalne, to się nosi. Tak. Natomiast jak byłem w Polsce w czasie tej skandemii, to zrobiłem wypad, na początku zrobiłem do Albanii, a później zrobiłem na Cypr. I na Cyprze dopiero zauważyłem, jak rzeczywiście niedobrze się dzieje. I to jeszcze było przed tym, jak ten pełny proces QR-kodów wprowadzono do podróży. Cypr był jednym z pierwszych krajów, w Albanii nie, Albania była wtedy jeszcze bardzo wolna. Tłumaczyłem, że to jest pewien proces polityczny wpływania na lokalne rządy. Chodziło oczywiście o wejście do Unii Europejskiej i tak dalej. I to miała być ich cena, żeby pokazać, tak powiem, zgodność z linią partii globalistycznej. Natomiast w takich krajach, na przykład Południa Ameryka, Peru, Chile, no to tam był straszny zamordyzm. Lockdowny trwały najdłużej. Natomiast wiem, że w tej chwili w całej, praktycznie no, w całym świecie nie ma obowiązku. Nawet w Chinach nie ma obowiązku posiadania certyfikatów. Natomiast tam są inne przyjemności, szczególnie Chiny, do których chwilowo nie lecę, właśnie dlatego, że tam to może się zmienić w 15 minut. Również widziałem przykłady 15-minutowych miast w Chinach. Do tego teraz chciałem właśnie również nawiązać. Jeszcze tylko takie pytanie pomiędzy. Jak to wygląda w Polsce, twoim zdaniem, w tej chwili, jeśli chodzi o ten ruch graniczny? Czy są jakiekolwiek w tej chwili kłopoty z tym? Nie ma. Nie ma, nie ma. I pytam, ponieważ ja sam nie podróżuję za granicę od dłuższego czasu. I dlatego się Polska zapytać. W ogóle była ciekawym miejscem. Ja zresztą zawsze przylatuję do Polski przez Wrocław. Ten port lotniczy jest wyjątkowo taki zrelaksowany, bo kiedyś przylatując z Kanady przez Frankfurt, teoretycznie powinienem być przedmiotem kwarantanny i innych tych, ale ponieważ przyleciałem z ostatnie połączenie było z Frankfurtu i nie wiedziałem, co ja będę robił, bo w najgorszym przypadku mogłem wybrać test i nikt mnie nie zatrzymał. Także po prostu wszedłem, wziąłem bagaż i wyszedłem. Także, no ale to jest Wrocław, Warszawa jest troszeczkę inna. Jest jeszcze port na przykład w Rzeszowie albo w Radomiu, bo tam nic nie sprawdzają, łącznie z bronią. A jeśli ci, co oglądają, co się dzieje, wiedzą, o czym mówię. Także tutaj Polska bardzo szybko zapomniała o skandemii. Ja pamiętam jeszcze te autobusy, które dostarczały ten eliksir na Placu Solnym i kolejki, oczywiście namordniki i tak dalej. I ja tylko czekałem, kiedy Polakom powiedzą, żeby można to wszystko zdjąć i zdjęli, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest dalej jakaś forma posłuszeństwa, tak? Ale to już jest osobny temat. Pamiętamy psychologicznie Polacy Stadion Narodowy, odpadli dla mnie. Jeżdżące często pewnie bez celu karetki z włączonymi sygnałami. PGJ chyba się nazywa ten stadion, gdzie był chyba cały szpital zbudowany, nie wiem, tam było 20 pacjentów. Tak. Ale żeby podsumować, bo to jest zbyt szeroki temat, uważam, że Polacy zareagowali na tą całą skandemię niestety w sposób taki przewidywalny dla krajów o już pewnym rozwiniętym systemie zachodniej, że tak powiem, opresji. To, co widzieliśmy w Kanadzie, w Nowej Zelandii, w Australii i Polsce, nic się nie różniło. Po prostu ta główna grupa społeczeństwa jest bardzo liberalna i niestety ufa. No nie jesteśmy we wspólnocie, ale pretendujemy, usilnie pretendujemy. Kompleks, ja bym powiedział kompleks zachodu. Tak. Ja jestem takim ambasadorem Polski, polskości bezgranicznym, że tak powiem, i zawsze ludzi ustawiam w pionie, bo oni zawsze utożsamiają Polaka właśnie troszeczkę przez wizerunek, o czym może za chwilę powiemy, Wielkiej Brytanii, że my, jak wczoraj mówiłem mojej żonie, jak na stadionie Wembley Polacy grali i na nich krzyczono animals, tak? I to widać właśnie, nie wiem, czy mogę wejść na ten temat, to widać właśnie w traktowaniu Polski, Polaków, chociażby od II wojny światowej i po, tak? Że nie jesteśmy godni traktowania jako partnerzy. I to widać tą dyskryminację, jesteśmy tą samą rasą. Natomiast okazuje się, że flaga brytyjska może być zbezczeszczona flagą ukraińską w czasie meczu Wielka Brytania-Ukraina, Mistrzostwa Europy, eliminacja, co nie do pomyślenia było przecież. Natomiast Polska jest traktowana, troszeczkę zawsze mówię, jakbyśmy jeszcze byli na drzewie i niedługo nam odpadną ogony. Ostrzegam naszych widzów, że niedługo zobaczycie nową wersję polskiej flagi. Obyśmy zostali przy barwach dotychczasowych. Natomiast wspomniałeś
chwilę temu o 15-minutowych miastach. Chciałem do tego nawiązać, bo o ile ta koncepcja jest zapewne znana Państwu, naszym widzom, wszystkim tym, którzy interesują się sprawami codziennego życia, to ja bardzo ciekaw jestem, jak te plany, które oczywiście mają duże szanse na zrealizowanie w Europie, w miastach Europy, w Polsce i pewno już są czynione pewne ku temu zakusy. Jak to twoim zdaniem może wyglądać w takim wielkim kraju jak Kanada? Już są te próby w Albercie, w mieście Edmonton. Jeden z reprezentantów władz miasta ogłosił taki projekt. Oczywiście słusznie zauważyłeś, nie tylko duży kraj, ale Alberta to jest taki troszkę kanadyjski Texas. Może nie ma kowbojów takich w stylu, powiedzmy, jak tam, ale jest ten podobny duch. W dużych miastach jak Calgary czy Edmonton coraz mniej, no bo duże miasta są bardzo liberalne. Natomiast generalnie nie wyobrażam sobie technicznie tego zrobienia to na wsi. Natomiast koncept jest bardzo prosty. Jeśli ktoś chce i może poszukać sobie na YouTubie 15-minutowe miasta w Chinach, one już istnieją. I to jest faktycznie otoczone murem betonowym z zasiekami, jak obóz koncentracyjny albo dobre więzienie. I wszystko oczywiście jest oparte na aplikacji QR kodu. Polega to na tym właśnie, że żeby wyjść z tego 15-minutowego miasta czy miasteczka. Zresztą w Chinach w 15-minutowym mieście może się zmieścić 10 milionów ludzi, bo tam w jednym budynku może mieszkać 15 tysięcy. Takie miasta tam widziałem. Tam no widzieliśmy przypadki, kiedy pozamykani w budynku. Zaspawane drzwi na zewnątrz. To był początek tej skandemii. I zdarzały się pożary. Prawda? Czyli jakiś problem medyczny, tak, człowieka trzeba było do szpitala. Tak. Więc wygląda w ten sposób, że żeby wyjść z tego, tak w Związku Radzieckim, żeby ze wsi na wieś się przemieścić, trzeba mieć zgodę sekretarza partii. Tak tutaj w aplikacji QR kodu. Nie ma się co dziwić, przecież bądź co bądź wracamy do tych idei marksistowskich zupełnie. Na czym jest globalizm i reset, tak? Tylko że troszeczkę inaczej, bo oni nic nie mieli, a my mieliśmy, nam się wdało dużo i teraz coraz mniej będziemy mieli. Także te QR kody działają na tej zasadzie. Tam ale tego będziemy jeszcze szczęśliwi do tego. No ja już jestem. Nie, ale z innego powodu. Natomiast ten telefon to jest cały mózg, tak? To jest ten komputer, który nas łączy z siecią i ze wszystkim poprzez oczywiście bankowość, nasz carbon footprint, czyli wycisk węglowy, poprzez nasz kredyt społeczny i tak dalej, zakupy. No ale do czego zmierzam? Wchodzimy na taki telefon i składamy taki wniosek, żeby wyjść gdzieś tam w jakimś celu. To oczywiście musi być dobrze uzasadnione. W momencie, kiedy dostajemy taką zgodę, tam będzie oczywiście czas, godzina, dwie czy dzień. I teraz dochodzimy do takich dwóch bramek jak na lotnisku. Jedna jest wejście, drugie jest wyjście, gdzie jest tak zwany face recognition, rozpoznają twarz. Najpierw oczywiście jest telefon, odczytanie QR kodu, rozpoznanie twarzy. Oni mają te kamery bardzo gęsto, zresztą te 1,5 metra, które nam mówią, jest właśnie po to, żebyśmy mieli dystans, żeby kamery mogły nas rozpoznać, ale w tej chwili już jest technologia, żeby rozpoznać nas po krokach, czyli po body language, po języku ciała, że tak powiem. I teraz wychodzimy z czegoś takiego i mamy moment powrotu, kiedy musimy się zjawić i wczytujemy się z powrotem w system. W Polsce Trzaskowski już potwierdził zamiar czegoś takiego. Oczywiście to się wiąże z tworzonym C40. Tak. Natomiast dlaczego ten projekt teoretycznie może mieć zastosowanie, szczególnie w dużych miastach? No bo ponieważ jeżeli nie będziemy mieli pieniędzy, i pieniądze to będą żetony, a praktycznie tylko i wyłącznie jakaś tam, powiedzmy, cyfrowa forma płatności. Jeżeli nie będzie sklepów, tylko będą jakieś takie lokalne sklepiki, gdzie można kupić ryż i przyjść z własną miską, jak powiedział Morawiecki, i gdzieś tam będzie jakaś przychodnia, a na zewnątrz będzie szalał jakaś straszna skandemia, no to jest przygotowanie nas do takiego pełnego lockdownu. Kiedyś lockdown polegał na tym, czy możemy pójść do parku, do lasu, do szkoły, do pracy. Tutaj powiedzą, wszystko masz na miejscu. Natomiast podróżowanie stanie się absolutną fikcją. Założą nam wirtualne okulary, tak? I sobie możemy być na Księżycu, natomiast na pewno nie będą potrzebne samochody. Także to, co widzimy na przykład 2035 rok, Unia Europejska czy nie wiem, Belgia zdecydowała, że nie będzie samochodów spalinowych. No już teraz w Polsce, ciebie jako architekta może to zainteresuje, od września bodaj roku ubiegłego nie ma wymogu, tak jak dotychczas, ażeby zapewniano podczas budowy nowego budynku miejsca czy osiedla postojowe. Miejsca parkingowego. Do niedawno były kłótnie i przepychanki o wielkość tej ilości w stosunku do mieszkańców. To był 1-1, 1-2. Sprzeczano się o to, ile tych miejsc parkingowych może powinno być dla jednego mieszkańca. Dzisiaj
załatwiono sprawę jednym ruchem długopisu, zero. Nie trzeba mieć parkingu, no bo też nie będzie potrzeba, tak jak mówisz, posiadać własnych samochodów. Chodzi, że nie ma infrastruktury, żeby te samochody ładować. I to jest też również bardzo celowe, ponieważ mówi się, że musimy przejść na zieloną energię, natomiast wszyscy mówią o tym, żeby oczywiście zamknąć kopalnie. Niemcy w tej chwili skarżą kopalnie Turów, Polacy już się oddali wszystkie kopalnie, bo trzeba być, że tak powiem, zgodliwy z Unią Europejską. Natomiast fakt jest, że samochód elektryczny kosztuje na przykład 70 tysięcy dolarów i po 5 latach trzeba wymienić baterię, która kosztuje 50 tysięcy. Ona ma po 5 latach powiedzmy 10% swojej Więc ten samochód jest już w tym możliwości. Momencie kompletnym no, i nie ma tego jak złomem, tak? Utylizować na dobrą sprawę w sposób bezpieczny. Ostatnio gasili elektryk przez chyba 15 godzin w jakimś kontenerze z wodą. W Gdańsku u nas. To jest oczywiście kompletne wariactwo i to w tym kierunku idzie, że to dojdziemy do takiego momentu, troszkę bawię się tutaj, przepowiadam przyszłość, ale dojdziemy do takiego absurdu, że już nic nie działa. I to jest ten pretekst, żeby doprowadzić do pewnego resetu i wprowadzenia tak zwanego rządu światowego, który zajmie się tym, tak samo jak zajmie się naszym zdrowiem przez WHO. Oczywiście, tak. Ale wiesz, co mnie dziwi, co mnie zastanawia? Zastanawia mnie to, że ludzie albo tego nie dostrzegają, albo nie chcą tego dostrzegać, pewnych elementów, pewnych mechanizmów, które jakby no są w sposób oczywisty wiążące się ze sobą. Ja nie wiem, czy tak trudno jest skojarzyć dwa fakty, jak choćby to, że nie tak przecież dawno mieliśmy jeszcze karty, choćby SIM telefoniczne, tak zwany prepaid. Te karty można było sobie dowoli kupować i nie trzeba ich było rejestrować. W jakimś momencie naszej historii wprowadzono nagły, jak siekierą cięty, zakaz, że od tej pory już muszą być one rejestrowane. Polacy oczywiście korzystali jeszcze z pewnego rodzaju sposobów, jak to Polacy. No, kombinowaliśmy, w Czechach się kupowało te karty, bo tam dłużej to jeszcze można było. Ale ja mam rozwiązanie na to. Telefony satelitarne. Kogoś, kogo stać za 8 tysięcy złotych i chyba subskrypcja bez ograniczeń jest 400 zł miesięcznie. I ty możesz z tego telefonu dzwonić praktycznie ze wszystkich miejsc wyjątkiem Antarktydy. Z oceanu, z gór, z lasu, z podziemia. I być może dojdzie do tego, że zaczniemy budować organizacje podziemne, gdzie nie będziemy używali oczywiście tego z wielu względów i będziemy ze sobą rozmawiać jak na wojnie. Jedna marka wiodąca na rynku amerykańskim, popularna również w Europie i na całym świecie, już w tej chwili wdraża połączenie poprzez swój flagowy model, połączenie właśnie satelitarne, więc idziemy chyba w tym kierunku coraz bardziej. Mamy, że Elon Musk parę tych satelit zatrzyma dla nas. No. Nie wiemy, dla kogo do końca on gra, ale... Ja myślę, że on gra dla tych samych, dla których grają inni. Jest to kontrolowana jakaś forma opozycji, czy forma, powiedzmy, koncentrowania energii. W każdym takim, ja nie mogę powiedzieć, że wiem dokładnie. Ostatnio oglądałem świetny program o faszyzmie i Mussolini i Hitlerze, jak to wszystko przebiegało, szczególnie w Niemczech, jak w sumie niebanalnie, albo banalnie, zależy jak na to popatrzymy, są promowane pewne ruchy, które rzeczywiście mogą zdeterminować przyszłość. Wydaje się, że to jest pikuś, jak mówią po polsku, no ale zginęło 10 milionów ludzi, także nie możemy ignorować fanatyków, ludzi, którzy są niebezpieczni. Tu mamy oczywiście na myśli Klausa Schwaba czy Billa Gatesa, ale też mamy oczywiście nasz nierząd w Knesejmie, który jest potencjalnie i powinien być postawionym przed Trybunałem i skarżony o zbrodnie przeciwko własnemu narodowi, dlatego że jeżeli dojdzie do konfliktu, to nasi najbliżsi, młodzi mężczyźni, kobiety będą ginąć w nie swojej wojnie. I teraz, ja dlatego mówię, wszedłem zupełnie na inny temat, a wszystkie partie, które popierają wojnę, konflikt na Ukrainie, to są partie wojny. I nie ma... No właśnie, czy mamy taką partię w Polsce, która by nie była partią wojny? Nie. I to ja oczywiście tutaj komentowałem ostatnio wielokrotnie na Konfederacji, ale z takich najbardziej znanych postaci, które wypowiadałeś w kolejnie, był Grzegorz Braun, którego zawsze popierałem i popieram, przynajmniej w tym zakresie ciężkiej roboty, którą wykonał. Nikt nie jest perfekt, ale wydaje mi się, że gdyby nie było Grzegorza Brauna, nie mieliśmy w ogóle już pojęcia, za czym Konfederacja stoi. Natomiast nowa forma, nowa odsłona, tutaj głównie oczywiście w formie Mencena i Nowej Nadziei,
no oczywiście Bosaka czy narodowców po wyrzuceniu Dziambora, Kuleszy i Sośnierza zdecydowanie zmierzają w kierunku, wprawdzie zaprzeczają temu partii liberalnej, w pewnych aspektach konserwatywnych, głównie fiskalnie. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do wojny, to wyraźnie chociażby Sławomir Mentzen powiedział, że nie widzi problemu ukrainizacji Polski i uważa, że Polska powinna walczyć z Rosją na Ukrainie, ponieważ tu chodzi o osłabienie Rosji. Wiesz, tu chodzi o wybory, mówiąc wprost, tak? Przynajmniej na tym etapie. Ten elektorat, który dzisiaj przeskakuje, powiedzmy z KO, bo to głównie jest ta grupa, czy z jakiejś tam Polska 2050, czy Kukiz, czy nawet no, inne, które wybierają sobie Konfederacji, głównie przez króla TikToka, przez jego rozpoznawalność, wybierają alternatywę, bo to są ludzie bardzo młodzi, tak rozmawialiśmy przed tym wejściem na żywo, że no, genialna strategia, ponieważ w zasadzie bez przepraszania i bez jakiejś wielkiej burzy mogą faktycznie wejść do Sejmu na pozycję 50, nawet 60 posłów. I tak to powiedział Korwin-Mikke parę 5 dni temu, są gotowi na rozmowy zarówno z PiS-em, jak i z KO, kto zaoferuje więcej w kontekście ich programu politycznego. Czyli jeżeli PiS przyjdzie bliżej i powie, okej, to robimy to, co chcecie, na przykład uprościmy podatki albo coś innego, to będą wchodzić w układy z PiS-ami. Jeśli zrobi to KO, to zrobią to z KO. Ale co to znaczy dla nas, tak zwanych prawdziwych wolnościowców, patriotów? No, no, być może jest to dobra strategia dla partyjniaków, w sensie, że faktycznie jest to metoda, żeby wejść do Sejmu i być siłą. Natomiast obawiam się, że z czasem ten ruch się rozrzedzi i gdzieś tam się dogadają w ważniejszych sprawach dla nas i nie będziemy mieli tej siły przybicia. Także tutaj przestrzegam przed partyjniactwem. Wydaje mi się, że musimy zdecydowanie ustalić, co dla Polski i Polaków jest ważniejsze, najważniejsze, a dla mnie najważniejsze, żeby Polska była krajem wolnym i żeby nie było tej wojny. I tym akcentem, myślę, zakończymy dzisiejsze spotkanie, choć wiele jeszcze mielibyśmy do mówienia, ale to jest, myślę, taka dobra puenta tego dzisiejszego naszego nagrania. Dziękuję ci serdecznie za spotkanie, Leszku. Dziękuję za zaproszenie. Życzę bezpiecznej podróży do domu. Państwu dziękuję za spotkanie. Kłaniam się nisko do następnego razu. A moim i Państwa gościem był dzisiaj Leszek Szostak. Do widzenia. Do zobaczenia. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom Warszawskiej Gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.